Wirusowe zapalenie wątroby typu B. Jest to choroba powodowana przez wirus DNA. Do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B dochodzi w trakcie kontaktu z płynami ustrojowymi osoby zakażonej. Do zakażenia może dojść w kontakcie seksualnym lub podczas kontaktu z niewysterylizowanym sprzętem medycznym. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2015 roku nosicielami tej choroby było aż 257 milionów osób. W Polsce w 2019 roku odnotowano 46 przypadków ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B, natomiast przewlekłych przypadków odnotowano 2814. Okres inkubacji wirusa jest długi i wynosi średnio 75 dni. Okres ten może ulec zmianie i wynosić od miesiąca do pół roku. W przypadku zakażenia wirus WZW typu B może zostać wykryty już od 30 do 60 dni po zakażeniu. Ostry przebieg wirusowego zapalenia wątroby typu B dotyczy nawet połowy osób zakażonych. Infekcja w okresie noworodkowym oraz wczesnym dzieciństwie prowadzi do rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby aż w 95% przypadków. Objawy ostrego zapalenia wątroby są bardzo specyficzne. Są nimi zarzucenie powłok skórnych, białek oczu, ciemny mocz. Wymienić można również utratę apetytu i masy ciała. Profilaktyką wirusowego zapalenia wątroby typu B jest przestrzeganie warunków sanitarno-higienicznych. W programie szczepień ochronnych szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest obowiązkowa. Szczepienie przeprowadza się w pierwszej dobie życia dziecka.